Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgerd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my, szanowni państwo, polecamy, zanim przejdę i opowiem o czym mówimy, polecamy książkę cholub pana pułkownika Piotra Wrońskiego. Jest właśnie do druk, szanowni państwo, jest szansa, że od piątku zaczniemy znowu wysyłać książki. Pierwszy nakład strzedł błyskawicznie. Naprawdę warto. Jak daleko posuniesz się, aby znaleźć prawdę za Do e, Materiały, w e, książki wysyłane z zagranicy, na, można zamawiać. Na zagranicę można zamawiać na stronie capitalbook.com.pl. Jeszcze przypomnę o historii bez cenzury. I wrócę do tego tematu dzisiejszego, dzisiejszej rozmowy. To jest to, że ziobro stchórzy przed komisją. Wiemy już to, że biegły dopuścił przesłuchanie zbigniewa ziobry. Ziobro ogłosił, że to skandal, ponieważ nikt go nie badał, czyli na podstawie prawdopodobnie tych tego, co wysłał. Nie, pan prokurator Nowak powiedział, że prokuratura zwróciła się do pięciu ośrodków medycznych o, o, o opinię na temat zdrowia Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro przymilcza to. Bo wiesz, no ja przypomnę, że w moim przypadku prokuratura zwróciła się do większości ośrodków różnych psychiatrycznych z pytaniem, czy kiedykolwiek tam się leczyłem. A ja się tam nigdy nie leczyłem w żadnym ośrodku psychiatrycznym. Także takie pytania są możliwe i Ziobro powinien to zrozumieć. I, i, I prokuratura zwróciła się do pięciu ośrodków w Polsce o te opinie i ma te opinie. I to, co oni tam wyją, piszczą, czy, czy jak to określić, no to. To, 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 to nie odzwierciedla tej sytuacji. Wystarczy powiedzieć to, co... Ale Miller nie stawi się na komisję. Będzie robił różne wybiegi. I posłuchajcie. Leszek Miller, były premier, powiedział tak. Leszek Miller w, w fakcie, cytuję za faktem. Reszek Miller odniósł się przy okazji do sprawy Zbigniewa Ziobry, na którego czeka komisja śledcza. Przypomnijmy, że biegły lekarz uznał go za zdolnego dostawienia się na przesłuchaniu. Lider suwerennej Polski stwierdził jednak, że nikt go nie badał. Jak wyjaśnia prokuratura, opinia została wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Jeśli mamy do wyboru opinię ekspertów i opinię kolegów pana ziobry, to oczywiste, że powinniśmy się kierować opiniami ekspertów. To był teatr. Inspirowany przez środowisko suwerennej Polski. Wątpię, że Ziobro pojawi się przed Komisją Śledczą. Komisja będzie miała twardy orzek do zgryzienia, ale nie jest bezradna i znajdzie sposób, który pozwoli na doprowadzenie do tego przesłuchania. Jego ocena jest taka krótka, zwięzła i na to, co się dzieje. Natomiast ja bym nie był takim optymistą, ta zabawa jeszcze potrwa. Oni liczą na jakiś tutaj, na armię Wenka, tak tak powiem, to tak, tak jak taki jeden pan Adolf liczył, że, że jeszcze przyjdzie armia Węka czy, czy, czy zgrupowanie Schernera, prawda, jest takie silne, Tomek nawiązuje do filmu, do filmu Upadek, szanowni ja, państwo. do historii nawiązuje. Znaczy, znaczy do historii, ale, <grywać> z, którą najlepiej ludzie znają. Tak. Z... Upadek, Prakło. gdzie właśnie e, Adolf dowiadywał się, że te armii, na które czeka, to już nie istnieją. Chyba, że to wszystko jest, on to sobie może przestawiać tutaj, wiesz. Który strzał. Tak, tak. Zresztą znakomity film, szanowni państwo, świadczy o tym fakt, że żyje już chyba 20 lat od momentu premiery. I wciąż kolejne pokolenia zaznajomione ze słynną naradą. To dosyć dobrze pokazuje film Upadek. Ziobro się nie pojawi. Ziobro wyjaśni w tym, że Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował tą Komisję do Spraw Pegasusa, w związku z tym on się nie musi stawiać. Taka będzie jego linia obrony. Pani mecenas Grzegorz abram powiedziała jedno, jaka będzie taktyka. Ziobro może w każdej chwili jego stan zdrowia ulec pogorszeniu i znowu będzie zabawać z biegłymi. Znowu będzie zabawać z biegłymi, bo ja się, ja się dzisiaj rządzi. jest źle. I co, I co mu się zrobi? Jest duży kłopot. Tutaj trzeba rzeczywiście do tego podejść w jakiś taki sposób e, racjonalny. Jeżeli rzeczywiście Ziobro jest chory, no to trzeba dać mu spokój. Mówię tak... No. Patrząc na, na chociażby na wyźwięk tej opinii międzynarodowej, jeżeli. Jeżeli i to, na to trzeba znaleźć sposób. Ja nie będę podpowiadał tak na wizji, bo na to sposób jest. Naprawdę jest. To można zrobić. Jeżeli nie jest, jeżeli jest chory, to mu przepraszam za wyrażenie gówno można zrobić. Ale jeżeli nie jest chory, to. Można tutaj rzeczywiście działać. Zobaczcie, jak było z Kiszczakiem. Kiszczaka na badania w końcu zawieziono karetką. W końcu byli, by, była już determinacja i Kiszczaka, który chorował, wsadzono do karetki, zawieziono na badania do biegu i do Gdańska. We, we wszystkimi rygorami, ze wszystkim trzeba było, bo te badania były niejednoznaczne. No Kiszczak... To nie jezioro Kiszczak, to wtedy jeszcze do swojej śmierci miał, miał naprawdę bardzo mocne przełożenia na wszystko i wszystkich. Znaczy, ja muszę, ja muszę Państwu powiedzieć, to ja przypomnę dla ludzi, tylko taka dygresja, dla ludzi, którzy ja kiedyś o wpływach panów Kiszczaka i Jaruzelskiego się przekonałem osobiście w 2012 roku, kiedy pojawiłem się w redakcji. Uważam, że i po pierwszym numerze zaproponowałem, żeby na drugi numer zrobić taką okładkę, z, żeby pokazać wszystkim, że tutaj się nie zmieni, jakby to powiedzieć, kierunek, tak, że to będzie prawicowe pismo, czy czytelnicy nie uciekli. No więc zaproponowałem, życzyłem, a może byśmy dali tego Jaruzelskiego przed jakąś tam szubienicą, bo to jakaś tam rocznica stanu wojennego, to będzie takie tożsamościowe. No więc, Szanowni Państwo, to było w środę, w piątek na moim biureczku leżał, leżała książka o stanie wojennym autorstwa Wojciecha Jaruzelskiego z osobistą dedykacją od pana generała, z nadzieją na, na to, że po lekturze będę go traktował łaskawiej. I weź... Jedna z rozmów w Libii, Nie. którą bywaliśmy, była zawsze dyskusja, a czy mam jakąś możliwość skontaktowania się z generałem Jaruzelskim, bo otoczenie i, i, i sam chyba głównie... Nie, ale chodziło o to, że... Gaddafi, chce, Nic, pomóc chce pomóc generałowi Jaruzelskiemu. Chce pomóc mu, bo nie może ten człowiek żyć w takich warunkach w Polsce, w jakich żyje. Nie, nie, jest, to jest Tam jest w każdym razie, ja tylko chciałem właśnie pokazać, że w 2012 roku e, prawie 90-letni Jaruzelski e, kontrolował, co się dzieje w jakiejś tam redakcji ogólnopolskiego tygodnika. Że ktoś mu tam donosił, że jest tam jakiś młody, gniewny, to to, a to wyślemy mu książeczkę z dedykacją, to to, to może się uspokoi tak, tak, to może się ogarnie, może będzie mu trudniej tak strzelać do, do pana, który, który napisał do niego osobiste, osobistą dedykację. To tylko chodziło o to, żebyście państwo wiedzieli, że to nie, nie byli ta, to byli sympatyczni tacy tak starsi panowie, ale z gigantycznymi wpływami do samego końca. Ja myślę, że nie, powiem Państwu tak. Uśmiechnięci mordercy, Janek, na pewno. Jak my, się kogoś właśnie... zabija, to, to nie trzeba mieć żadnego nienawiści. Trzeba no, robić to z uśmiechem. Chcia, chciałem, chciałem też chciałem do tego nawiązać, bo kiedyś Wąsik i Kamiński narzekali na nas że, i na, na, na to, że nie mogą rozwiązać tego problemu i mi się tam śniła po nocach jakaś mokra robota, to myśmy się z tego śmieli, że no, tych dwóch starszych panów to uwierzcie, uwierzcie nam, oni szybciej by znaleźli wykonawców niż Wąsik z Kamińskim. I u Wąsika mokra robota to było, wiesz, 6,5 tysiąca razy ponad ta mokra robota z, z tym białym papierem. I chusteczki. 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 Ta tak, ale wracamy, wracamy do Zbigniewa Ziobry. To jest jeden z największych przestępców poprzedniej ekipy, to już żarty na bok. To jest facet, nie mówimy tego dlatego, że nas prześladował, razem z Bogdanem Święczkowskim. Ja, Szanowni Państwo, znaczy Tomka, Tomek miał to skonsumowane. Ja to miałem taką sytuację, że ja wiedziałem, że pichcą. Nawet tak. napisałem ze dwa razy pisma do tego, dlaczego to robił. Do Święczkowskiego i do, do Ziobry. W, o to mi odpisali, że nie będą mi odpisywać, bo sprawy dotyczą mnie. Bo ja mi jakieś tam sygnatury konkretnie Hmm. dlaczego to robią. Wiecie Państwo, rozpracowywanie to, co oni robili, rozpracowywanie nas, to już od pewnego momentu miało, tylko było po pierwsze przestępstwem. To znaczy jeszcze na przykład, ale to już jest taka tak, bo jak się rozpracowuje dziennikarzy, na przykład kiedy rozpracowywano nielegalnie Pawła Mitera, dlaczego mówię, że nielegalnie go to postawiono mu fałszywy zarzut, który teraz się skończy, spraw musi się skończyć jego uniewinnieniem to jest sprawa rzekomego szantażu jego, dlaczego moje fałszywy zarzut, to no bo to już wiadomo było już od dłuższego czasu, że chodziło po prostu o to, żeby go wsadzić do aresztu, zmusić go do fałszywych zeznań, na przykład obciążenia mnie. Natomiast Paweł Mitter był moim dziennikarzem i nie można było, nie można legalnie w Polsce dziennikarza robić bez poinformowania redaktorów naczelnych i wydawców. I bo to po prostu oni wjechali na nas jako na redakcję i e, po prostu inwigilowali nasze źródła, nasze kontakty. To jest po prostu klasyka działań e, po prostu państwa, które jest e, państwem bandyckim, e, państwem autorytarnym i to wszystko robił Ziobro. Wiecie państwo, co jest najgorsze? Że Ziobro i te wszystkie Ziobroidy e, posługiwały się historią Pawła Mittera, i tego, co on zrobił w 2012 roku, jako młody człowiek, zrobił taką prowokację, która przeszła do historii. Dziennikarsko zadzwonił do sędziego wówczas presa sądu Ryszarda Milewskiego, podszywając się pod współpracownika Tomasza Arabskiego, ówczesnego szefa kancelarii premiera i wkręcił go w tak, że tamten zaczął uzgadniać z rzekomym pracownikiem, czyli z Pawłem Miterem, zaczął uzgadniać terminy posiedzeń aresztowych. Dogodne te terminy. Tak, dogodne dla kancelarii premiera i dlatego. No i to się skończyło w ten sposób, że po ujawnieniu tych nagrań to było trochę tak, że Pawła zgubiła próżność, bo cały kredyt wzięła dla siebie Gazeta Polska, i nie, niejaki Samuel Rodrigo Pereira. No i Paweł, jak zobaczył, że to jest taki hit i wszyscy się tego, no to chciał mieć trochę tej dla siebie tego, no bo w sumie to on. I, i, on, i powiedział, że ten zmieniony głos to jest on i że to jest tego. No więc ruszyło śledztwo. czym to nie było śledztwo zaordynowane z przyczyn politycznych. Jakbym dzisiaj miał powiedzieć, to było śledztwo właśnie narzucone przez ludzi ziobry, których ta. Prowokacja strasznie, ale to strasznie tak naprawdę to było śledztwo prokuratorów, sędziów, takich, którym się taka rzecz nie podobała. Dlaczego? Bo oni się wszyscy bali, że mogą zostać wkręceni sami przez kogoś w ten sposób i chcieli ukarania dziennikarzy, po to, żeby nie, nie było precedensu, że można sobie w ten sposób zadzwonić i po prostu wykorzystać wiedzę. To jest, wiecie państwo. Materiału skrzynek nie korzystali przez jest... całe 8 lat. Tak. Ja powiem tak, ale oni po prostu odwoływali się, że to jest dowód na korupcję sądów, to jest dowód na dyspozycję polityczną sądów, dlatego my musimy wprowadzić tego. Ale o co chodzi? Że ludzie ziobry nie wycofali sprawy karnej przeciwko Miterowi, którą przygotowała tamta prokuratura. Mało tego, kiedy sąd pierwszej instancji uniewinnił Pawła właśnie od zarzutu. Tego, tej prowokacji, to nie złożyli apelację. Wiecie Państwo, dopiero potem pod jakimiś wpływami zaczęli wycofywać te apelacje, tylko że to już inaczej działało. Tam było jeszcze oskarżycielem posiłkowym, był sam zainteresowany sędzia. Natomiast gdyby nie ta, ta historia, dlaczego oni chcieli zgnojenia? Właśnie dlatego, żeby te, żeby, te, żeby ta socjotechnika nie była legalna, żeby tego. Tak, dodatkowo miter odrzucił e, ofertę ich zostania takim. E, Kłeczkiem e, tak hmm. po prostu własnego programu w TVP za duże pieniądze, no ale wiadomo, że ten program to by miał być po prostu taki młotek na, na wrogu pism. Spójnie, no tybowała czujnie tak jak to tak. Tak, i on nie chciał tego zrobić, więc postanowiono go zgnoić i, i, przykład, i przykładnie go pokazać. I to są, to, to są takie rzeczy, które robił ziobro, szanowni państwo, takie mniejsze. E, hmm. On, on oczywiście odpowiada za Pegasusa, bo przecież on wiedział o Pegasusie, dał to, sfinansował. Szanowni Państwo, jego człowiekiem, który pilnował wykorzystywania Pegasusa, to był Grzegorz Ocieczek. Za Hermesa, później jak stracił Pegasus. No, Hermes to jest urządzenie, które bardzo zaawansowana informatyka śledcza, polegająca na wykorzystaniu wszystkich informacji, także tych w darknecie, czyli na przykład wszystkie rzeczy, które wyciekły. Na przykład kiedyś mieliście Państwo jakieś konto. To konto miało jakieś hasło i że no kiedyś wyszło, no to od razu to, to Herbes to wyłapuje, ściąga i potem daje, że przez całe życie się posługiwaliście na przykład takimi hasłami. Na tej bazie można próbować zgadywać inne hasła. Zbiera wszystkie informacje. Herbes po prostu ma możliwość typowania haseł którymi można cię potem atakować. Czyli na bazie, bo to jest tak, szanowni państwo, że jeżeli wiemy, jaki masz login, wiemy bardzo dużo o tobie, to większość ludzi właśnie popełnia błędy i tworzy jakieś hasła, które są kompilacją żona, dzieci, partner, partnerka, psy, koty, dziadkowie. To są wszystko bardzo duże błędy, dlatego najlepszym sposobem zawsze jest posługiwanie się na przykład hasłem sugerowanym, albo na przykład jak nie macie zaufania do tego, co ktoś sugeruje, to weźcie sugerowane i zmieńcie w nim dwa znaki. I to już macie po prostu wtedy stuprocentową pewność, że jest to wasze stuprocentowe hasło i te, tego nie da rady. Nie, nie, ma, nie ma możliwości, żeby się dostać yy, tak naprawdę, hasła się łamie, hakuje się w sposób socjotechniczny, a nie w sposób taki, że ktoś, tak jak widzicie na firmach, gdzieś puszcza. No, można właśnie to robić. I Hermes po prostu pozwalał zebrać wszystkie możliwe informacje, czyli pozwalał czasem także się włamać do tych, no bo spora część ludzi jest właśnie, no, stosuje bardzo słabe hasło. Ja, szanowni państwo, jak doradzałem e, kiedyś w dużej firmie, to z, z przerażeniem. Po prostu okazało się, że szef firmy miał hasło imię córki i data jej urodzenia. I to jest, hmm. szanowni państwo, jak ja mu się po prostu wszedłem i pokazałem mu, że jestem w stanie, wychodząc od Facebooka jego, jestem w stanie po prostu przejąć kontrolę nad jego kontem w ciągu kilku godzin. Po prostu jeden, jeden jedno narzędzie pozwala nam odzyskiwać po prostu kolejne po prostu pocztę, pocztę, mając pocztę, mając już Facebooka, można tego i na samym końcu po prostu wchodzimy na konto i szanowni państwo, i, i... Ja nie a, trzeba to... daleko szukać. Wystarczy wystarczy prześledzić a... to, to, co oni publicznie mówili, i tutaj jest na przykład informacja z 23 roku z 13 z 13 czerwca. Komenda Główna Policji rozstrzygnęła przetarg na zakup oprogramowania z zakresu informatyki śledczej. Służba wyda 8,6 miliona złotych, aby kupić aplikacje pozwalające na łamanie zabezpieczeń urządzeń, które zostaną przejęte w trakcie prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności. Policja uzasadnia ten wydatek koniecznością walki z transgraniczną cyberprzestępczością. Szanowni Państwo, to już było wcześniej, bo policja również wtedy. Wtedy, kiedy Wąsik troszeczkę przestał wierzyć CBA, Wąsik powołał tą, tą policję do spraw cyberprzestępczości i, i ta policja zajmowała się między innymi badaniem, pści, czy Pegasus był nielegalnie użyty i przy okazji tutaj były za, z, zakupowane takie części programu takiego dalsze, dalsze rozwinięcie Hermesa. To... O to trzeba sprawdzić. Oni oficjalnie o tym informowali. I, i właśnie dlatego Szymczyk do tej pory nie ma stawianych zarzutów przez prokuraturę. Rozumiecie Państwo? Bo Szymczyk również współdziałał z ludźmi ziobry w tych właśnie systemach do no, przełamywania tych wszystkich informacji w internecie. To jest niezwykłe. Proste. I jak Szymczyk o tym powie, no to będzie dużo większy kłopot niż to, że on będzie miał zarzuty, że roz... pół komendy. To który prokurator chce mu to stawiać? Nie chce. No on zacznie mówić o tym, co tu Ziobro chciał robić i co się działo. Jak sobie zrobił drugiego Pegasusika? Wiecie Państwo, mając taki komplet kluczy różnych, które ma policja, to w zasadzie później wejście w urządzenie i zrobienie z tego takiego urządzenia, jak, jak, jak robił Pegasus, wchodził, to jest równostka, bo już mają wszystko. Mają, dostajesz klucze, weź sobie tylko teraz, masz zamek, i z tych, rozumiesz, 30 kluczy, który, który otwiera ten zamek. To tylko tyle. Tak, żeby nie mieli, ja żeby. Dobra, wróćmy do ziobry. Nie, w No Właśnie Janku to, to, to jest to niezwykle, niezwykle tak, ważne. Chodziło tylko, nie chodziło o to, żeby się tłumaczyli. Nie chcę mówić na komisji, nie chcę o tym mówić. Tak, ale teraz tak, ale na co, na co my mamy dowody, szanowni państwo, że oni tego Hermesa używali następnie do hejtowania mnie, Tomka, wielu ludzi. Bo mamy... używali Hermesa, tak? My, my, my tam, my tam mamy Emilio, Bezprawnie używać Hermesa. Tak, ale chodziło o to, że to było robione tak, że następnie potem te informacje były używane do atakowania ludzi, a my mamy dowody na, na używanie tego przeciwko nam. I tak, tak samo to? jak na używanie Pegasusa. To znaczy to, co, to, co wyciągnęli Pegasusem, było następnie przekazywane trollom internetowym, którzy nas atakowali. I e, to jest. Dobro, czy, na to nie może odpowiedzieć. Tak, to, tak ale to, są, to, są, to, to, to jest to, że Ziobro, Kamiński, Wąsik to są ludzie, którzy za to powinni mieć zarzuty. Szczególnie, żebyśmy napisali w roku 2019-2020, publicznie pisaliśmy, że używane, używanie, używana jest przeciwko nam technika operacyjna na Twitterze, na X, że po prostu, że bierze się zapisy z tego, co zostaje, tam się nagrywa i się po prostu publikuje. To jest, szanowni Państwo, taka bezczelność, na którą się żadna władza nie zdobyła przed nimi, żeby, no wie powiem, to już taka, kiedy właśnie Chodziński napisał na którymś z tych swoich kont o, ciaster, o ciasie, cieście marchewkowym... Tak że do mnie, pokazując mi, oczywiście, że ja wiem, no, że rozmawiam z bliskimi osobami na, na, te, te, na, na taki temat. Dziećmi no wiecie... jak z dziećmi, dziećmi ojciec Tak, to, to jest, to jest... No, to akurat z babcią dzieci, natomiast to jest po prostu przysłowiowa kopara opada. W każdym razie, Ziobro ma, miał wiedzę, że ten Pegasus jest używany bezprawnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Dwa, tak jak ty powiedziałeś, Herpes i to jest ten, i że były zlecenia polityczne. Wiecie Państwo, pytanie jest też kolejne, które on musi dostać. Czy w prokuraturze była świadomość tego, że urządzenie to może dokładać materiałów? Powiedzcie tak. Państwo, dlaczego? bo To jest na przykład, dlaczego sytuacja jest w tej chwili skandaliczna, w której pani sędzia Jana Grabowska zezwala na proces Tomka, kiedy nie są przekazane obronie materiały zabezpieczone u Tomka, nośniki. Dlaczego? A dlaczego nie są? Bo były już w sądzie. I tego sąd się, pani sędzia Jana Grabowska nie pyta się, nie próbuje się dowiadywać, jak to jest możliwe, że prokuratura chce procedować sprawę, szanowni Państwo. Bez materiału dowodowego, to znaczy zabezpieczono w dniu 23 stycznia 2018 roku, zabezpieczono Tomka telefon, tablet, ileś tam nośników. Ileś telefonów. Tak. No i teraz, szanowni państwo, te telefony potem zostały skierowane jako do jak. Ten o... drive, który był wyczyszczony. tak, to, ale pozwól, jak I... zostały skierowane do sądu i e, kiedy Tomek w, we wrześniu 2020 roku złożył. Część notatek, które były usunięte z tych materiału dowodowego, jako dowody pokazujące, że po pierwsze, nie popełnią żadnych przestępstw, po drugie, to dowodzi, że o wszystkim informował centralne biuro antykorupcyjne, to nagle panowie zabrali te telefony. Dlaczego? Dlatego, że analiza tego Pokaż, aby pokazać nagrania że... świadka Janku. Tak, też że zostały, że zostały zostały usunięte rzeczy, bo było na przykład nagranie człowieka, który pomówił Tomka i mnie, że, znaczy, że wspólnie żeśmy tutaj występowali właśnie jako przebierańcy, to znaczy ja go miałem przedstawić jako pułkownika służb, to zostało wpisane w protokół. Po czym, szanowni państwo, jak wjechała taśma, to się okazało, że nic takiego nie ma na, nic takiego nie ma miejsca, że na tej taśmie jest historia taka, że ja przedstawiam Tomka jako osobę związaną z centralnym biurem antykorupcyjnym tak. i osobę, która po prostu jak go wysłucha, to może nadać bieg niektórym ten, że może przekazać go po prostu kontakty do CBA. A atomyk a, a pyta, pyta go na tym, że czy on jest związany ze, ze służbą do wojskowego. Więc kompletnie różne rzeczy. Nie było żadnego powoływania się na wpływy, nie było niczego, a to był ten główny świadek, na podstawie którego przedłużono Tomkowi areszt, że on się powoływał na wpływy i to miał być ten zarzut, to miał być ten zarzut który uzasadniał pierwotne łączenie Tomka z gangiem przebierańców. Natomiast potem oczywiście, szanowni państwo, facet do tej pory nie ma zarzutów składania fałszywych zeznań, mimo że już jest nagranie, bo Tomek też złożył nagranie, kopię tego nagrania. Ta, ta sprawa też sprawiła, że oni się bardzo przestraszyli stawiać mi zarzuty, bo miałem, miałem też miałem przygotowany zarzut, uwaga, podszywania się pod funkcjonariusza. To było jeden. I drugi, miałem jakieś hakerkę, szanowni państwo... I coś jeszcze było, a oszustwo miałem, jeszcze oszustwo miałem, jeszcze jakieś tam oszustwo. I oni doszli do wniosku... Oni prawa pracy wobec siebie samego. A to już, a to już, a to już późniejsze zabawy. to już było tak, Szanowni Państwo, było to, że, że jako prezes zarządu po prostu sam sobie płacę za, 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 za zbyt niską umowę. Natomiast tam jest, chodziło o to, że oni się w pewnym momencie przestraszyli, że skoro mieliśmy tą taśmę, to że mamy jeszcze parę taśm i że po prostu skompromitujemy ich świadków, którzy mieli posłużyć do tego, bo skoro siedzieliśmy na tej taśmie dwa lata na taśmie pana. Który, który pomówił Tomka i zostało to pokazane dopiero we wrześniu 2020 roku, no to oni doszli do wniosku, że tych taśm może być więcej i konfrontacje wypadną słabo. Dlaczego to ma wszystko związek z Zbigniewem Ziobro? Dlatego, że te śledztwa były pod ich bezpośrednim nadzorem. Kiedy, szanowni państwo, wtedy myśleliśmy przed momentem, że to był przypadek, kiedy umówiłem Tomka w redakcji polityki z redaktorem Piotrkiem Pytlakowskim, żeby właśnie skłonić Tomka, to spotkaliśmy tam Patrycję Kotecką-Ziobro, ja się z nią przywitałem, etc. I wtedy przez moment naprawdę dłuższy myśleliśmy, że to był przypadek, dopiero potem... Udeszła do nas ze stolika, prawda, tak, tak pokazała nam tak, dzień Tak, tak my... Ja, ja dopiero potem dowiedziałem się, że ona chciała w ten sposób sprawić, sprawdzić, czy my wiemy, jaki jest nasz stosunek do nich i czy my wiemy o ich roli, czyli roli Ziobry i Patrycji w tych sprawach. Bo okazuje się, że potem się dowiedziałem, że ja podspadłem bardzo Patrycji i Zbyszkowi. I powiem Państwu, nie podejrzewałem. Na przykład dostałem relację, że Pati tropiła ludzi związanych kiedyś ze mną po spółkach i domagała się ich zwolnień. Czyli że ktoś kiedyś gdzieś tam pracował ze mną i no, dostałem taką relację. Jedną z, chodziło o człowieka z, polskiego, z, z, z jednej dużej spółek Skarbu Państwa. I, i, I po prostu były wizyty i domaganie się dymisji, właśnie jako człowieka Jana Pińskiego, więc to, to miało kol, kol, konkretne przełożenia. W każdym razie ta technika, szanowni Państwo, ta inwigilacja, którą Ziobro nadzorował we własnych sprawach, podawaliśmy Państwu to, te pretensje, które były. Ziobro na przykład, też inwigilował e, autora, czy koordynował inwigilację autora książki na swój własny temat Leszka Szymborskiego. E, to jest to też jest to też jest taka e, zabawna e, historia, ale też pokazująca e, zabawna może dla wszystkich, poza pewnie autorem, natomiast też pokazująca, e, że ci ludzie po prostu nie potrafili rozgraniczyć co jest e, e, znaczy, nie powstrzymać się przed nadużywaniem władzy. Tak. W naszym wypadku myśmy oberwali nawet nie za to, co robiliśmy, tylko za to, co mogliśmy robić. Bo kiedyś w 2017-2018 roku Tomek im tam pokrzyżował plany, natomiast no, tak, może nie tyle pokrzyżował, co przyniósł im informacje tak jest lepiej. Sugerujące, że za dużo wie i ktoś wymyślił latem 2017 roku pomysł z obciążeniem Tomka kredzieżą funduszu operacyjnego i dalej to już jakoś poszło. Natomiast Ziobro nadzorował, tam przykład nami się zajmowały te najbardziej wyspecjalizowane prokuratury Ziobry, to takie z ich do zadań specjalnych. Ziobro miał te prokuratury, to zamiejscowe Wydziały prokurator, tak to się nazywa. To była zamiejscowy w Katowicach, zamiejscowy w Małopolsce i zamiejscowy w Warszawie i te trzy najważniejsze. i Lublinie. E, tak, znaczy e, te, te trzy, ja nie wiem jak ten Lublin, ale te trzy to się nami na pewno zajmowały. No Lublinianek? no Lub, Lub, Pani prokurator Siwiec, zierkiewicz zrobił mi. Ale to, ale to jest za To jest za A nie e... jest zwykła prokuratura, ale ja, ja nie, bo ja tu nie. Nie, 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 nie ta, ten nie jest za No właśnie, właśnie dlatego. Nie. Właśnie, więc ja mówię, że ten. Lublin był. Jednym z ulubionych, tak powiem, ulubionych prokuratur i takich najbardziej dyspozycyjnych y, dla Zbigniewa ziobry. No, Ziarkiewicz po prostu, to jego, jego tam nominat. To jest jasne. W każdym razie. Który jeszcze jest prokuratorem. Tak, <laughs> tak. ale to w, ogóle, to w ogóle to jest szokujące jest to, że ludzie ziobry, szanowni państwo, że ludzie ziobry. Y, do tej pory w zasadzie no, ma, mają. Tak jak pani Siwiec jest panią życia i śmierci Tomka, ona decyduje, czy Tomek może wyjechać za granicę, czy nie. Zasugerowała mu, że będzie, jak on będzie pisał gdzie i pisał wnioski, to ona będzie mu podpisywać każdorazowo zgodę na wyjazd za granicę. Przecież to jest po prostu, to już nie, to już nie jest też tylko i wyłącznie kwestia wygody, to jest też kwestia bezpieczeństwa. Nie, to jest wpływanie na to, przestań już mnie atakować. Pamiętaj, bo ja bo ja, ja, ja mogę się na wszystko zgadzać albo nie zgadzać. Przestań mnie atakować, bo moja sprawa de facto o to, czy mam ma, ma się oddać po sześciu latach paszport, czy nie, to teraz dopiero będzie w sądzie od maja. Bo tak jest przeciągnięte. Ale jeszcze nie ma terminu sądu. Nie ma. Dopiero pod koniec wakacji pani prokurator przesłała tę sprawę do sądu. Moje odwołanie od tego, rozumiecie? się pokazuje mi, słuchaj, ja mogę się z tobą bawić tyle, aż zdechniesz. Nie zdążysz. Tak, i to jest, wiecie, to jest próba takiego e, wpływu na kondycję psychiczną, powiedzmy, i moją, i Janka, żeby pokazali, słuchajcie, dalej jesteście w naszych rękach, dalej jesteście w naszych rękach, nie skaczcie. No, my psychikę mamy mocną, mu się nie boimy, I, ale do, niestety również część prokuratorów ziobry e, i sądów ziobry jeszcze, właśnie tak działa. Zobaczcie. Cały czas nad Wami wisi ten nasz wiecz Damokrysa, ale wiecz nie spada. To tak to wygląda. No. Także. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, pamiętajcie, zobaczcie jak się Tomek. służby są, służby są e, od paru dni e, na zasadzie coś, czy Tomek nie dostał jakiejś diagnozy, bo się strasznie gazatliwy zrobił, więc, więc zaczęli się denerwować, że co to się stanie jak. No wszystko utajnie, co już jest stary temat, no Janek, no, co im przeszkadza? No. To jeszcze może być dopowiedział, bo się strasznie denerwali tym smoleńskim, to, żeby było wiedzieć, to było, żebyśmy żeby było wiedzieć to. Przecież my wiemy o tym, że za tą operację, którą przeprowadził Tomek. E Premie wy, 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 wypłaciło sobie kierownictwo wywiadu i kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i to były premie idące w setki tysięcy złotych. To polecamy e, uwadze pana koordynatora, ministra e, Siemoniaka, aby sprawdził rok 2016 17 e, przełom e, i e, wypłacenie sobie przez kierownictwo e, tych dwóch służb premii związanych z materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Ja dostałem obraz, żyjącego wtedy jeszcze wspaniałego artysty, pana Dwórnika. Zresztą no, no. pierwszy dostałem za to, że no, powiedziałem im to, o czym wiedzieli, czyli, że pan komendant maj i no, jego rodzina pracowała. Chyba nie wiedzieli. W, w, ma, w mafijnej spółce. No wiedzieli, no, ale jak już przyniosłem to już tak. Aha. Że, no dobrze, to musieli. Część to. konkurentów się ucieszyła, że, że Maja zwolnili. No dobrze, historię na weekend. później jeszcze ministra. Tak, ale to, to, to jego to parę lat później, jak, 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 jak go doszło. Jak go do... się dowiedzieli też wtedy tak, już tak. o Tak, jak się... O innych jak, rzeczach. No. Jak Suwałki się, jak, jak się rodzina. Jak się w łapy, jak w łapy Kamińskiego wpadł. historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, świetny materiał, Szanowni Państwo. Yy... O człowieku w masce. Kim był człowiek, który 34 lata był w masce, więziony w XVII wieku. Historia bez cenzury. Szczególnie polecam mój felieton dotyczący gangów Powstania Warszawskiego. Naprawdę warto, szanowni państwo. A ja tutaj polecam też choluba. Szanowni państwo, to jest materiał, to jest książka, przepraszam, pana pułkownika Piotra Wrońskiego. Podręcznik szpiegostwa i zabijania, jak twierdzi autor, naprawdę dobrze się czyta i trzeba, szanowni państwo, czytać szybko, bo w tym roku jeszcze wydamy drugą część. Pierwszy nakład choluba 1500 egzemplarzy, strzedł nam na pniu, ale w tym tygodniu jest szansa, że dojadą. Jak nie dojadą w tym, to w poniedziałek już będą na pewno wysyłane, więc polecamy, szanowni państwo, trzeba się spieszyć, bo nie wiadomo ile drugi nakład po będzie z nami. Mamy nadzieję, że jak najkrócej. Ku radości, Szanowni Państwo, autora i wydawnictwa Tomku. Panie Jarosławie, pan Ryso po 17.30 no, niech pan znowu opowiada te swoje mrzonki pod tytułem, że wy zrobicie koalicję z PSN-em, prawda, i tam są na coś ludzie. Pana Sawickiego dociśniecie. Nie wiem, czy chcecie dociskać. Ale my, jas... też wie, ale my też wiemy, czym go dociskamy. Wiemy dlaczego. To, to już w tych czasach, kiedy już nie są kompromaty, które wam się wydaje, to jest rzecz normalna. Także dociskajcie sobie, czy nie. Gdyby chciał, to wyjdzie po jednej sostek. No i to wszystko. Ale to dobra, zostawmy już to sobie gdzieś z boku. Niech pan się nie przejmuje, panie marszałku. Proszę, sztywno funkcjonować. No i teraz tak. Panie Jarosławie, a wie pan, tak, to co pan lubi najbardziej, czyli sondaże, jakie, jest, jakie są sondaże dotyczące, jak przyjmą ludzie to, że mielibyście mieć koalicję z PSL-em? Krótko, wie pan, ja, ja lubię ten rocznik, to jest mój rocznik urodzenia. 63% powiedziało, powiedziało, że nie, panie, że absolutnie żadnej koalicji z psl który teraz no, nie jest najmocniejszy. Rozumie pan, panie Jarosławie? Pan no, Jarosławie, po 17.30, pan to, co robi, to są mrzonki. Po, naprawdę, pan, yy, wie pan. Stalin, stalin kiedyś, kiedyś zapytał się pana ulubienie, zapytał się, jak mówiono mu o tym, że papież na jakiś temat wyraził swoją opinię? A ile dywizji ma papież? Tak. A ile dywizji? Ja nie jestem stalin, a ile dywizji pan ma pan, panie Rosłek Kaczyński? Ile? I ten ruch ochrony wyborów czy tam te wszystkie inne? Ile pan, jak pan to po, pogromadził, porobił? Rozumie pan te pospolite ruszenie te kilkaset osób pod Ministerstwem Sprawiedliwości, to to? Także, panie Kaczyński, pakuj pan Manżur i powoli, spokojnie tam, gdzie jest pana miejsce, czyli do więzienia. Do więzienia, panie Kaczyński, ludzie nie chcą pana głupot. Do więzienia. A ja mówię do zobaczenia.